Otyłość jest poważnym i coraz powszechniejszym problemem. Walczymy z nią, ale to walka nierówna. Nawet surowa dyscyplina i restrykcyjna dieta często nie dają oczekiwanych rezultatów. Otyłość jest bowiem w dużym stopniu uzależniona od uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. A jednak w tej nierównej walce mamy sprzymierzeńca. Poprzez analizę miejsca, w którym najszybciej przybywa nam kilogramów, możemy ustalić przyczyny otyłości i skutecznie z nią walczyć. Kratka 1. Pierwszy z typów otyłości i jednocześnie najczęściej występujący na świecie, jest spowodowany spożywaniem nadmiernej ilości cukru i tłuszczów. Ograniczenie obu niezdrowych składników naszej codziennej diety i 30 minut ćwiczeń dziennie pomogą skutecznie uporać się z otyłością. Kratka 2. Drugi rodzaj otyłości wywołują czynniki psychiczne, a w szczególności lęk, depresja i niekontrolowany stres. W następstwie tych czynników jedzenie staje się substytutem przyjemności. Nadmiar jedzenia, napady głodu trudnego do zaspokojenia, jedzenie w nocy, podjadanie zbyt dużo i zbyt często powodują utratę kontroli nad emocjami, jedzeniem i wagą. Z tego rodzaju otyłością trudno sobie poradzić samemu. Potrzebne są samodyscyplina i samokontrola. W przypadku, gdy mimo silnej motywacji nie udaje się jej pozbyć, konieczna jest pomoc specjalisty. Kratka 3. Winowajcą tego rodzaju otyłości jest gluten oraz zaburzenia równowagi hormonalnej. Dotyka najczęściej kobiety w okresie dojrzewania, menopauzy i okresów zachwianej równowagi hormonalnej. Najskuteczniejszy efekt daje przywrócenie stanu równowagi, ale warto też wspomóc się zmianą trybu życia z siedzącego na taki, w którym doświadczysz więcej ruchu. Istotnym wsparciem w walce z nadmiarem kilogramów będzie także unikanie alkoholu i nikotyny. Kratka 4. Tę otyłość wywołuje spowolniony metabolizm. Daje odczucie brzucha nadętego jak balon. Zły wpływ daje spożywanie nadmiernych ilości alkoholu. Ten rodzaj otyłości obciąża układ oddechowy, dlatego ważne jest, by walczyć z nią. Należy zrezygnować z alkoholu, spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, przejść na dietę bogatą w owoce i warzywa. Kratka 5. Ten typ to niestety obciążenie genetyczne. Ani jakaś szczególna zmiana w diecie, ani ćwiczenia nie poprawią proporcji ciała. Dół zawsze pozostanie większy niż góra. Ale przy zdrowej diecie i umiarowi w jedzeniu, uda się utrzymać prawidłową wagę, a wtedy ta dysproporcja może być naprawdę niewielka. Kratka 6. Ten rodzaj otyłości dotyczy osób, które w pozycji siedzącej spędzają ponad 8 godzin dziennie. Jeśli tego czasu nie zrekompensują odpowiednią dawką ruchu, grozi im otyłość bardzo trudna do zwalczenia.